Cześć. Z tej strony Monika Osińska Żabka i dzisiaj chciałabym zaprosić was do drugiej części cyklu dotyczącej książki Dlaczego noszenie ma znaczenie. Książka Rozinow zaczęłam już o niej będziecie mieć w linku na końcu będziecie mieć namiar na pierwszy film dotyczący tej książki. Ja chciałabym Wam dosyć sporo o niej powiedzieć, dlatego że to jest pozycja bardzo rzetelna, jeśli chodzi o, o wiedzę zawartą. Jest to pozycja rewelacyjnie przetłumaczona, o tym już też opowiadałam, i przede wszystkim bardzo cenna, nie tylko dla nas, doradców, bo dla nas jest to de facto podstawowe narzędzie pracy i takiego zrozumienia pewnych efektów. Natomiast dla Was, jako rodziców, to jest, to jest furtka do świata noszenia, która otworzy Wam oczy naprawdę na wiele, 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 wiele aspektów z tym związanych. Ja dzisiaj chciałabym Wam, Was zaprosić na dosyć krótki materiał, ale bardzo, bardzo istotny dotyczący emocjonalnej strony noszenia. Dlaczego noszenie ma znaczenie skutki emocjonalne? I teraz. Skąd w ogóle wzięła się teoria dotycząca tego, że chusta czy noszenie ma wpływ na dziecko? Przede wszystkim z badań nad wcześniakami. Ponieważ jeśli chodzi o dzieci zdrowo urodzone, o czasie, o dobrej wadze urodzeniowej, bardzo rzadko się takie badania przeprowadzało. Natomiast bardzo często statystyki sporo mówiły na temat wcześniaków i wpływu dotyku, noszenia, bujania na wcześniaki i stąd Rosie wyciągnęła dużo wniosków związanych właśnie również z noszeniem dzieci zdrowych urodzonych o czasie. I jeśli chodzi o skutki emocjonalne, to przede wszystkim pierwsza, najważniejsza rzecz i o tym mówię za każdym razem, kiedy pracuję z rodzicami na konsultacjach, kiedy, kiedy rodzice zastanawiają się, czy moje dziecko będzie lubiło to, czy nie, to jest kwestia tego, że noszenie w huście cofa dziecko w, w jego emocjach do etapu, kiedy czuło się najbardziej bezpiecznie, kiedy czuło się najbardziej chronione w dotychczasowym całym swoim życiu, czyli do etapu ciąży. I bardzo często y, ta napięta chusta, y, mocno napięta chusta. Y, Przywraca dziecko do momentu, kiedy błony macicy, błony e, brzucha mamy były właśnie tak bardzo napięte na pleckach. I dla dziecka jest to sygnał jednoznaczny, jednoznaczny z tym, że Hello, teraz jest bezpiecznie, ciepło, przytulnie. Słyszę dźwięk e, bicia serca mamy, słyszę jej oddech, słyszę jej głos, może już nie tak przytłumiony jak. Jak wtedy, kiedy maluch był otoczony wodami i było to, to wszystko działo się w brzuszku, ale bardzo zbliża emocjonalnie chusta, dobrze dowiązana, szczelnie, że tak powiem, przywiązana, utrzymująca malucha, bardzo mocno emocjonalnie zbliża dziecko do tego stanu, właśnie, ja mówię wręcz, nawet hiperbezpieczeństwa. Czyli wtedy, kiedy Brzuch mamy chronił to maleństwo przed światem, i wtedy taki mały człowiek, no mówimy bardzo często o czwartym trymestrze ciąży, taki mały człowiek czuje się w stu procentach bezpieczny, dlatego bardzo często dziecko usypia w chuście, dlatego bardzo często ta chusta pomaga nam w wyciszeniu, w uspokojeniu maleństwa. Kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz. To jest też to, że e, mały człowiek po urodzeniu no, tak naprawdę ma tylko jedno, jedyne narzędzie, e, którym może wpływać e, na nas dorosłych, na opiekunów swoich, a mianowicie płacz. I teraz to, jak szybko my zareagujemy na płacz dziecka, e, będzie jednoznaczne z tym, ile e, kortyzolu i adrenaliny pojawi się. Pojawi się we krwi takiego malucha. I to jest ogromnie ważne, bo pewnie, jeżeli wiecie, jeżeli się interesujecie tym, kortyzol, czyli hormon stresu i adrenalina, która się wydziela praktycznie równolegle z kortyzolem, bardzo źle wpływają na rozwój mózgu, na rozwój emocjonalny dziecka. I teraz, co daje nam chusta? Przede wszystkim czas reakcji. Bo jeżeli taki maluszek jest w wózku czy w łóżeczku, my gdzieś krążymy po domu, to zanim my usłyszymy ten płacz, zanim my zauważymy, że dziecko czasem nie od razu głośno będzie sygnalizować, najpierw będzie sygnalizować delikatnie, My najczęściej tego delikatnego sygnału wtedy nie wysłyszymy. Jeżeli będzie to tylko kwilenie, jakieś przewracanie się, nie do końca wiadomo, co się dzieje, my na to nie od razu zareagujemy. Zupełnie inaczej jest w momencie, kiedy taki maluszek jest w chuście przy nas. My widzimy, że dziecko się zaczyna ruszać, kręcić, zaczyna się niespokojnie zachowywać i natychmiast na te sygnały potrafimy zareagować. Możemy zobaczyć, aha, coś jest nie tak, jest niewygodnie, a może e, zaczyna być potrzeba zmian, potrzebna zmiana pozycji, a może trzeba malucha e, nakarmić, bo już jest taki etap, kiedy będziemy się budzić, ale natychmiast reagujemy i dziecko natychmiast tą reakcję widzi. Więc jeżeli widzi, aha, mama zareagowała, dobra, czyli nie trzeba krzyczeć, nie trzeba. Większej siły włożyć w, w to, żeby tej reakcji, tą reakcję na rodziców wymóc. W związku z tym, po pierwsze, dziecko mniej płacze, po drugie, tych hormonów stresu, czy adrenaliny, czy kortyzolu wydziela się do krwi znacznie mniej i dzieci po prostu są spokojniejsze. Nie jest to reguła, bo czasami my nie do końca potrafimy zrozumieć sygnał podany przez dziecko. Tra, trwa to trochę. Czasami nie potrafimy nawet nie tyle zrozumieć, to nie potrafimy od razu temu zaradzić. Na przykład, jeżeli są to kolki, które no po prostu dziecko odczuwa ból i, i tak naprawdę płacz skończy się dopiero w momencie, kiedy pozbędziemy się bólu, czyli wtedy trzeba jakoś inaczej zareagować. Ale ten nasz czas reakcji jest o niebo krótszy niż w momencie, kiedy to dziecko jest dalej. I tu wpływ właśnie tych hormonów stresu na rozwój mózgu jest ogromny. Kolejna taka bardzo ważna rzecz, ja Wam powiem, że miałam jeden taki przypadek i bardzo, ale to bardzo dał mi on do myślenia. Mianowicie przyszła, zwróciła się do mnie o pomoc mama, która prowadzi ognisko. Opiekuńcze. Odbiera takie maleństwa, których, które rodzice odrzucili, opiekuje się z nim, w nimi w tych pierwszych dniach, miesiącach, czasem nawet latach życia. I dla takiego maleństwa, odrzucenie przez mamę, no to to jest poziom stresu, level heart. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet tego do końca ogarnąć w naszych głowach, jaki to jest poziom stresu. Najczęściej te dzieci. E, Podwyższona ilość kortyzolu i adrenaliny miały już w łonie mamy. I, i te dzieci rodzą się już obarczone pewnym bagażem, które, który pozostanie z nimi do końca ich życia. I teraz była taka sytuacja: Ma, pani odebrała maleństwo małą dziewczynkę ze szpitala, i to dziecko nie potrafiło w ogóle funkcjonować poza jej rękami. I to była Sytuacja, która dała mi bardzo dużo do myślenia, bo po prostu to dziecko było nieodkładalne w stopniu stuprocentowym. To znaczy ona przestawała płakać tylko i wyłącznie, kiedy była na rękach. Tylko. I e, kiedy tylko wystarczyło ją położyć, żeby ją przewinąć, natychmiast był wrzask. O odłożeniu jej do fotelika, czy jakimkolwiek innym zajęciu jej uwagi, nie było w ogóle mowy. No, i tak naprawdę funkcjonowanie tej rodziny zastępczej, bo, no bo to, tam było więcej dzieci niż tylko ta jedna dziewczynka, było uzależnione od tego, że ta mała po prostu była w huście. Tylko i wyłącznie w huście. Muszę dopytać, jak sytuacja się rozwinęła później, bo wiem, że tam dosyć mocno się to zmieniało. Natomiast wiem, że w tym pierwszym etapie ta chusta była więcej niż wybawieniem. Właśnie dlatego, że, że to dziecko emocjonalnie nie potrafiło radzić sobie w żaden inny sposób tylko i wyłącznie na rękach. Tylko i wyłącznie w ramionach już niekoniecznie mamy, ale tej osoby, która w danym momencie z nią była, która w danym momencie była tą ostoją bezpieczeństwa. I to jest ogromnie, ale to ogromnie ważne i e, pamiętajcie o tym też w, w takim aspekcie tworzenia więzi pomiędzy nie tylko dzieckiem i mamą po urodzeniu, ale również na przykład w tworzeniu więzi z tatą, e, bo to jest bardzo ważne. E, mama jest jak gdyby z e, zasady, z, z biologii. Przypisana dla dziecka jako jeden do jeden, to jest moja ostoja bezpieczeństwa. Natomiast dziecko też musi nauczyć się tego, że tą ostoją bezpieczeństwa również może być inna osoba. Może to być właśnie w pierwszej kolejności tata, w drugiej kolejności może starsze rodzeństwo albo babcia, w zależności od tego, kto w tym wychowaniu dziecka jest z nami, jest. Obok nas, kto nam pomaga. I to jest też bardzo ważne. I w tym momencie noszenie e, przez mamę jest sygnałem OK, mamy kontynuację ciąży, ale to samo noszenie przez drugą osobę daje dziecku sygnał kolejny, czyli to jest tak samo bezpieczne, jak bycie z mamą. Czyli możemy sobie pozwolić na to samo poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie. To jest też cholernie ważne dla nas. My też potrzebujemy czasem e, pójść, się wykąpać, e, wyjść nawet na chwilę z domu, choćby coś załatwić, czy, czy wyjść do fryzjera na 5-10 minut, gdzieś wyjść. I często mamy skarżą się, że nie potrafią zostawić dziecka z kimś innym, bo po prostu wtedy dziecko jest niespokojne, płacze i, i wtedy wszystko bierze w łeb. I często zwalacie na to. E, Wiele swoich problemów, a tak naprawdę można wypracować z dzieckiem i z tą drugą osobą, która z tym dzieckiem zostaje, to, że dziecko będzie się czuło przy tej osobie bezpiecznie. I chusta jest tutaj świetnym narzędziem. Kolejna rzecz to jest na przykład to, że w pewnym momencie wracamy do pracy i też musimy z kimś to dziecko zostawić. Bosko, jeśli macie żłobek, a jeszcze jeśli macie żłobek, w którym panie w żłobku potrafią zawiązać bezpiecznie i zdrowo dziecko w chustę i potrafią w tej chuście to dziecko nosić, a znam takie żłobki i wiem, że takie miejsca istnieją, to jest rewelacyjnie, ale czasami na przykład zostawiacie dziecko w domu z babcią, czy z nianią właśnie, z osobą, która. Osobą obcą, która będzie się dzieckiem opiekować. Jak pomóc takiemu małemu człowiekowi w takiej aklimatyzacji z tą osobą, czyli w tym, że zostaje jakiś czas bez mamy. Już teraz e, wtedy mamy wypracowane kwestie związane z jedzeniem, może z usypianiem, ale nie do końca, z poczuciem bezpieczeństwa. Dlatego moja rekomendacja jest taka, masz zostawić nianie na przykład, z dzieckiem, to Spróbujcie wykorzystać, myślę tutaj już takim na przykład rocznym dziecku, spróbujcie wykorzystać do tego celu nosidło ergonomiczne. E, trudno byłoby mamie szybko uczyć tą nianie na przykład wiązania w chuście, ale zapięcie porządnie dopasowane, dopasowanego nosidła ergonomicznego nie jest takie trudne. Dla dziecka będzie to bardzo podobny efekt, e, a... Będzie to ten efekt bezpieczeństwa i będzie to ten efekt przytulenia, czyli tego, że mam to, co kocham najbardziej, czyli to bycie z mamą, bycie przytulonym, bycie bezpiecznym. Zastanówcie się nad tym, bo myślę, że to są rzeczy, które bardzo mocno mogą pomóc i Wam, i Waszym dzieciom, właśnie w takim bezpiecznym funkcjonowaniu w środowisku, ale też tym, żeby ich mózg rozwijał się zdrowo tym żeby w ich życiu było wiele mniej stresów po prostu ułatwmy im start. Na dzisiaj to już tyle. Zaproszę was do kolejnych materiałów związanych z tym, dlaczego noszenie ma znaczenie, bo powiem wam jeszcze jak to wpływa na rodzinę, jak to wpływa na fizyczny rozwój dziecka. Także sporo jeszcze ciekawych rzeczy w tej książce jest i o których chciałabym Wam powiedzieć. Link do książki znajdziecie też poniżej, można ją sobie kupić. To jest mała, lekka i w czytaniu i w noszeniu pozycja. Kosztuje tylko 34 zł czy 35 zł, także naprawdę warto się w nią zaopatrzyć. Z mojej strony to tyle i zapraszam Was do. Następnych materiałów. Pamiętajcie zasubskrybować kanał i jak wciśniecie dzwoneczek, wtedy YouTube będzie Was powiadamiał o tym, że coś nowego się pojawiło. Z mojej strony to tyle. Pa.